Strona 824, rozdział 25, nowoczesna teoria kolonizacji, przypis 253. Mowa o rzeczywistych koloniach, czyli o gruncie dziewiczym kolonizowanym przez wolnych imigrantów. Stany Zjednoczone są wciąż jeszcze w sensie ekonomicznym kolonialnym krajem Europy. Zresztą można tu również zaliczyć te stare kraje plantatorskie, w których zniesienie niewolnictwa wywołało zupełny przewrót w stosunkach. Ekonomia polityczna miesza zasadniczo dwa bardzo różne rodzaje własności prywatnej, z których jeden oparty jest na własnej pracy wytwórcy, drugi zaś na wyzysku cudzej pracy. Ekonomia polityczna zapomina, że ten drugi rodzaj nie tylko jest bezpośrednim przeciwieństwem pierwszego, ale też rośnie tylko na jego mogile. W Europie Zachodniej, ojczyźnie ekonomii politycznej, proces akumulacji pierwotnej jest już mniej lub więcej dokonany. Reżim kapitalistyczny albo podporządkował tu sobie bezpośrednio całą produkcję krajową, albo też tam, gdzie stosunki nie dojrzały jeszcze do tego stopnia, przynajmniej pośrednio kontroluje zanikające, lecz wciąż jeszcze istniejące obok niego warstwy społeczeństwa należące do przestarzałego sposobu produkcji. Do tego gotowego świata kapitału ekonomista stosuje pojęcia prawne i pojęcia o własności właściwe światu przedkapitalistycznemu. Z tym większą gorliwością i z tym większym namaszczeniem, im głośniej fakty krzyczą przeciw jego ideologii. Inaczej w koloniach. Reżim kapitalistyczny natrafia tam wszędzie na przeszkodę w postaci wytwórcy, który jako posiadacz warunków swej własnej pracy sam siebie wzbogaca swą pracą, zamiast wzbogacać nią kapitalistę. Sprzeczność między tymi dwoma biegunowo sobie przeciwstawnymi systemami ekonomicznymi ujawnia się tu w praktyce jako walka między nimi. Tam, gdzie kapitalista czuje za sobą potęgę kraju macierzystego, stara się przemocą usunąć z drogi sposób produkcji i przywłaszczenia oparty na własnej pracy. Ten sam interes, który w kraju macierzystym skłania sykofanta kapitału ekonomistę do teoretycznego utożsamiania kapitalistycznego sposobu produkcji z jego własnym przeciwieństwem, ten sam interes każe mu tutaj to make a clean breast of it, oczyścić swoje sumienie i otwarcie głosić przeciwieństwo tych dwóch sposobów produkcji. W tym celu wykazuje, że rozwój społecznej siły produkcyjnej pracy, kooperacja, podział pracy, stosowanie maszyn na szerszą skalę itd. są niemożliwe bez wywłaszczenia robotników i bez odpowiadającego mu przekształcenia ich środków produkcji w kapitał. W interesie tzw. bogactwa narodowego szuka on sztucznych środków dla wytworzenia nędzy ludu. Jako pancerz apologetyczny rozpada się tu na kawały jak przegniłe próchno. Wielka zasługa E.G. Wakefielda nie na tym polega, że odkrył on coś nowego o koloniach. Przypis 254. Nieliczne u Wakefielda rzuty światła na istotę samych kolonii były już w całości głoszone przez Mirabeau ojca, fizjokratę, a jeszcze o wiele wcześniej przez ekonomistów angielskich. Lecz na tym, że w koloniach odkrył prawdę o stosunkach kapitalistycznych w kraju macierzystym. Podobnie jak w kraju macierzystym, system protekcyjny w swym zaraniu, przypis 255. Później system ten staje się czasową koniecznością międzynarodowej walki konkurencyjnej. Zresztą, jakiekolwiek są jego motywy, następstwa pozostają te same. Jest fabrykowaniem kapitalistów. Tak samo teoria kolonizacji Wakefielda, którą Anglia przez czas długi próbowała urzeczywistnić w drodze ustawodawczej, dążyła do fabrykowania robotników najemnych w koloniach. To nazywa on systematic colonization, kolonizacją systematyczną. Przede wszystkim Wakefield odkrył w koloniach, że nawet posiadanie pieniędzy, środków utrzymania maszyn i innych środków produkcji nie czyni jeszcze człowieka kapitalistą. Jeżeli brak uzupełnienia robotnika najemnego, drugiego człowieka, który zmuszony jest dobrowolnie sprzedawać samego siebie. Odkrył więc, że kapitał nie jest rzeczą, lecz nawiązanym poprzez rzeczy stosunkiem społecznym między osobami. Przypis 256. Murzyn jest murzynem. Dopiero w określonych warunkach staje się niewolnikiem. Przędzarka bawełny jest to maszyna do przędzenia bawełny.
Jedynie w określonych warunkach staje się kapitałem. Wyrwana z tych warunków tak samo nie jest kapitałem, jak złoto samo przez się nie jest pieniądzem, a cukier nie jest ceną cukru. Kapitał jest społecznym stosunkiem produkcji, jest to historyczny stosunek produkcji. Karl Marx, Lohn, Arbeit und Kapital. 7 kwietnia 1849. Pan Peel lamentuje. Wakefield zabrał z Anglii na Swan River, rzekę łabędziową w Nowej Holandii, środki utrzymania i środki produkcji na ogólną sumę 50 tysięcy funtów szterlingów. Pan Peel był tak przezorny, że zabrał również 3000 osób z klasy pracującej, mężczyzn, kobiet i dzieci. Lecz po przybyciu na miejsce pan Peel pozostał bez służącego, który by mu łóżko posłał lub zaczerpnął wody ze strumienia. Nieszczęsny pan Peel o wszystkim pomyślał, zapomniał tylko eksportować angielskie stosunki produkcji nad rzekę łabędzią. Dwie uwagi wstępne dla lepszego zrozumienia następnych odkryć Wakefielda. Wiemy już, że środki produkcji i środki utrzymania nie stanowią kapitału, gdy są własnością bezpośredniego wytwórcy. Stają się kapitałem dopiero w warunkach, w których służą zarazem jako środki wyzyskiwania robotnika i panowania nad nim. Ale w głowie ekonomisty ta ich kapitalistyczna dusza jest tak ściśle złączona z ich materialną substancją, że bez względu na okoliczności chrzci on je mianem kapitału, nawet tam, gdzie stanowią akurat jego przeciwieństwo. Tak czyni Wakefield. Dalej, rozdrobnienie środków produkcji stanowiących indywidualną własność wielu robotników, wzajem od siebie niezależnych i samodzielnie gospodarujących, nazywa on równym podziałem kapitału. Nasz ekonomista przypomina feudalnego prawnika, który nawet na czysto pieniężne stosunki naklejał swe feudalne etykiety prawne. Gdyby kapitał, powiada Wakefield, był podzielony pomiędzy wszystkich członków społeczeństwa na równe części, nikt by nie miał interesu, żeby akumulować więcej kapitału niż sam własnoręcznie zdoła zastosować. Poniekąd dzieje się tak w nowych amerykańskich koloniach, gdzie namiętność dla własności ziemskiej uniemożliwia istnienie klasy robotników najemnych. Dopóki więc robotnik może sam dla siebie akumulować, a może to czynić dopóki jest właścicielem swoich środków produkcji, nie jest możliwa kapitalistyczna akumulacja i kapitalistyczny sposób produkcji, brak niezbędnej do tego klasy robotników najemnych. A jakżeż to w starej Europie dokonane zostało wywłaszczenie robotnika z warunków jego pracy, czyli jak stworzony został kapitał i praca najemna? Za pomocą contrat social, umowy społecznej, zgoła osobliwego rodzaju, ludzkość zastosowała prostą metodę, aby popierać akumulację kapitału, która oczywiście, poczynając od Adama, przyświecała ludzkości jako jedyny i ostateczny cel jej istnienia. Podzieliła się na właścicieli kapitału i właścicieli pracy. Podział ten był następstwem dobrowolnego porozumienia i połączenia. Słowem, masa ludzkości sama się wywłaszczyła ku chwale akumulacji kapitału. Można by tedy przypuszczać, że ów instynkt fanatycznego samozaparcia powinien by popuścić sobie cugli, zwłaszcza w koloniach, boć tam tylko istnieją tacy ludzie i takie okoliczności, które by mogły ściągnąć contrat social z krainy marzeń na padł rzeczywistości. Ale po cóż w takim razie owa systematyczna kolonizacja, przeciwstawiana kolonizacji żywiołowej? Ale jest rzeczą wątpliwą, czy w północnych Stanach Unii Amerykańskiej nawet dziesiąta część ludności należy do kategorii robotników najemnych. W Anglii olbrzymia masa ludowa składa się głównie z robotników najemnych. Co więcej, ów pęd pracującej ludzkości do samowywłaszczenia na chwałę kapitału jest tak znikomy, że według samego Wakefielda jedyną naturalnie zrodzoną podstawą bogactwa kolonialnego jest niewolnictwo. Jego kolonizacja systematyczna jest tylko środkiem pis aller od biedy, skoro już ma on do czynienia z ludźmi wolnymi, a nie z niewolnikami. Pierwsi osadnicy hiszpańscy w San Domingo nie sprowadzili z Hiszpanii ani jednego robotnika, ale bez robotników, to znaczy bez niewolnictwa, kapitał zmarnowałby się, a co najmniej skurczyłby się do tak małych sum, jakie każda jednostka własnoręcznie może zastosować.
Tak się też stało w ostatniej kolonii założonej przez Anglików, gdzie wielki kapitał złożony z nasion, bydła i narzędzi zmarnował się z powodu braku robotników najemnych i gdzie żaden osadnik nie ma więcej kapitału na własnoręcznie, niż własnoręcznie mógłby on zastosować. Widzieliśmy już, że wywłaszczenie mas ludowych z ziemi stanowi podstawę kapitalistycznego sposobu produkcji. Odwrotnie. Istota wolnej kolonii opiera się na tym, że przeważająca część ziemi jest jeszcze własnością ludu, dzięki czemu każdy osadnik może cząstkę jej uczynić swą prywatną własnością i swym indywidualnym środkiem produkcji, nie przeszkadzając następnemu osadnikowi postąpić tak samo. Przypis 262. Ażeby ziemia mogła zostać elementem kolonizacji, musi nie tylko być nieuprawiana, lecz ponadto musi stanowić własność publiczną, która może być obracana w własność prywatną. W tym tkwi tajemnica nie tylko rozwoju kolonii, ale i toczącego je raka, oporu przeciwko wtargnięciu kapitału, gdzie ziemia jest bardzo tania i wszyscy ludzie są wolni, gdzie każdy może, gdy chce, otrzymać dla siebie samego kawałek ziemi. Tam praca nie tylko wypada bardzo drogo pod względem udziału robotnika w jego produkcie, lecz przede wszystkim trudno dostać pracę zbiorową za jakąkolwiek cenę. Skoro w koloniach nie istnieje jeszcze oddzielenie robotnika od warunków pracy i ich podstawy, ziemi albo też istnieje tylko sporadycznie lub w zbyt ograniczonym zakresie, nie ma tam również oddzielenia rolnictwa od przemysłu, ani też ruiny wiejskiego przemysłu domowego. Skąd więc mógłby się tam wziąć wewnętrzny rynek dla kapitału? Żadna część ludności amerykańskiej nie jest wyłącznie rolnicza, oprócz niewolników i ich posiadaczy, którzy łączył kapitał z pracą w wielkich przedsiębiorstwach. Wolni Amerykanie, sami uprawiający ziemię, oddają się zarazem wielu innym zajęciom. Zazwyczaj sami sobie robią część sprzętów i narzędzi, których używają. Często sami sobie stawiają domy i sami zawożą na najbardziej odległe targi produkty swego przemysłu. Są przędzarzami i tkaczami, wyrabiają mydło i świece, sporządzają obuwie i odzież na własny użytek. W Ameryce uprawa roli stanowi częstokroć uboczne zajęcie kowala, młynarza lub kramarza. I gdzieś wśród takich cudaków może się znaleźć miejsce dla kapitalisty z jego wstrzemięźliwością. Największy urok produkcji kapitalistycznej polega na tym, że nie tylko odtwarza ona wciąż robotnika najemnego jako robotnika najemnego, ale również proporcjonalnie do akumulacji kapitału wytwarza wciąż względny nadmiar robotników najemnych. W ten sposób prawo popytu na pracę i podaży pracy utrzymane jest we właściwych ramach. Wahania płac zawarte są w granicach odpowiadających potrzebom kapitalistycznego wyzysku i wreszcie zapewniona jest tak niezbędna zależność społeczna robotnika od kapitalisty, stosunek bezwzględnej zależności, który u siebie w domu, w kraju macierzystym, ekonomista może kłamliwie przedstawiać jako swobodny stosunek umowy między nabywcą i sprzedawcą, między dwoma niezależnymi posiadaczami towaru, posiadaczem towaru kapitał i posiadaczem towaru praca. Ale w koloniach rozwiewa się to piękne złudzenie. Absolutna liczba ludności wzrasta tu o wiele szybciej niż w kraju macierzystym, gdyż wielu robotników przychodzi tu na świat jako ludzie dorośli, a jednak na rynku pracy jest stały niedobór, załamuje się prawo popytu na pracę i podaży pracy. Z jednej strony stary świat wciąż dorzuca kapitał spragniony z wyzysku, łaknący wstrzemięźliwości. Z drugiej zaś strony regularna reprodukcja robotników najemnych jako robotników najemnych natrafia na bardzo niemiłe i po części nieprzezwyciężalne przeszkody. A cóż dopiero mówić o wytwarzaniu robotników najemnych nadliczbowych w stosunku do akumulacji kapitału. Dzisiejszy robotnik najemny staje się nazajutrz niezależnym, samodzielnie gospodarującym chłopem albo rzemieślnikiem. Znika z rynku pracy, ale nie po to, aby się znaleźć w domu pracy. To nieustające przekształcanie robotników najemnych w zależnych wytwórców pracujących dla siebie zamiast pracować dla kapitału, wzbogacających siebie zamiast wzbogacać pana kapitalistę,
Ze swej strony oddziałuje bardzo szkodliwie na stan rynku pracy. Nie tylko stopień wyzysku robotnika najemnego pozostaje nieprzystojnie niski, ponadto robotnik wraz ze stosunkiem zależności traci również poczucie zależności od wstrzemięźliwego kapitalisty. Stąd biorą początek wszystkie te smutne zjawiska, które nasz E.G. Wakefield opisuje tak odważnie, tak wymownie i tak wzruszająco. Podaż pracy najemnej nie jest, utyskuje Wakefield, ani ciągła, ani regularna, ani dostateczna. Jest stale nie tylko zbyt mała, ale niepewna. Ostatnie 5 stron. Choć produkt przeznaczony do podziału między robotnika i kapitalistę jest bardzo znaczny, robotnik zabiera część tak wielką, że niebawem sam staje się kapitalistą. Natomiast niewielu zdoła, nawet przy niezwykle długim życiu, nagromadzić wielkie masy bogactwa. Robotnicy po prostu nie pozwalają kapitaliście powstrzymywać się od opłacenia większej części ich pracy. I nawet gdy kapitalista jest tak sprytny, że wraz z własnym kapitałem sprowadza sobie z Europy własnych robotników najemnych, nic mu to nie pomaga. Rychło przestają oni być robotnikami najemnymi, wnet stają się niezależnymi chłopami albo nawet konkurentami swych dawnych pryncypałów na samym rynku pracy najemnej. Okropność. Dzielny kapitalista za swoje rodzone pieniądze sprowadził sobie z Europy swych własnych konkurentów. Świat się kończy. Nic dziwnego, że Wakefield utyskuje na niedostateczny stosunek zależności i poczucie zależności u robotników najemnych w koloniach. Z powodu wysokich płac, powiada jego uczeń Mary Vale, istnieje w koloniach namiętne pożądanie pracy tańszej i bardziej uległej, pożądanie klasy, której kapitalista mógłby dyktować warunki, zamiast żeby ona mu je dyktowała. W krajach starej cywilizacji robotnik, acz wolny, mocą prawa przyrody, zależy od kapitalisty w koloniach. Zależność tę trzeba stwarzać sztucznymi środkami. Przypis 268. Mary Vale, Lectures on Colonization. Nawet łagodny, wolnohandlowy ekonomista wulgarny, Molinari, powiada: w koloniach, w których zniesiono niewolnictwo, a nie zastąpiono pracy przymusowej odpowiednią ilością pracy wolnej, dało się zauważyć zjawisko przeciwne temu, które dzień w dzień rozgrywa się przed naszymi oczami. Widzieliśmy, jak prości robotnicy ze swej strony wyzyskują przedsiębiorców przemysłowych, domagając się od nich płac nie pozostających w żadnym stosunku do słusznego udziału, part legimité, jaki przypadłby im w produkcie. Plantatorzy, nie będąc w stanie osiągnąć za swój cukier takiej ceny, która by mogła pokryć zwyżkę płac,
Zmuszeni byli zwyżkę tę pokrywać najpierw ze swych zysków, potem z samych kapitałów. Mnóstwo plantatorów zostało w ten sposób zrujnowanych, inni zaś pozamykali swe przedsiębiorstwa, aby uniknąć zagrażającej ruiny. Zapewne niechaj giną raczej nagromadzone kapitały, niż by ginąć miały pokolenia ludzkie. Jak to szlachetnie ze strony pana Molinari. Ale czy nie byłoby lepiej, gdyby nie ginęły ani jedne, ani drugie? Panie Molinari, panie Molinari, cóż się stanie z 10 przykazań z Mojżeszem i prorokami z prawem popytu i podaży, jeżeli w Europie entrepreneur, przedsiębiorca, robotnikowi, a w Indiach Zachodnich robotnik entrepreneurowi będzie mógł obcinać jego part legitim, słuszny udział? I cóż to wreszcie, jeżeli łaska za part legitim, której w Europie kapitalista wedle pańskiego wyznania codziennie wypłaca robotnikowi? Bardzo korci pana Molinariego, aby tam w koloniach, gdzie robotnicy są takimi sample prostakami, że wyzyskują kapitalistów, nadać policyjnymi środkami właściwy bieg automatycznie zazwyczaj działającemu prawu popytu i podaży. Jakież są zdaniem Wakefielda następstwa tego upośledzenia kolonii? Barbarzyński system rozproszenia wytwórców i majątku narodowego, rozproszenie środków produkcji pomiędzy niezliczonych, samodzielnie gospodarujących właścicieli burzy wraz z centralizacją kapitałów wszelką podstawę pracy zrzeszonej, wszelkie przedsięwzięcie na dłuższą metę obliczone na lata i wymagające znacznego nakładu kapitału trwałego natrafia przy realizacji na trudności. W Europie kapitał nie zwleka ani chwili, gdyż klasa robotnicza stanowi jego żywą przynależność, zawsze w nadmiarze, zawsze rozporządzalną. Ale w krajach kolonialnych Wakefield opowiada anegdotę nadzwyczaj bolesną. Rozmawiał z kilkoma kapitalistami z Kanady i ze stanu New York, gdzie przy tym fale imigracji często się zatrzymują i zostawiają osad w postaci nadliczbowych robotników. Nasz kapitał, wzdycha jedna z osób melodramatu, nasz kapitał był już gotowy do wielu przedsięwzięć, których wykonanie wymaga znacznego okresu czasu. Czy moglibyśmy jednak przystępować do tych przedsięwzięć z robotnikami, o których wiedzieliśmy, że niebawem pokazaliby nam plecy? Gdybyśmy mieli pewność, że będziemy mogli na stałe zatrzymać pracę takich imigrantów, chętnie byśmy ich zaangażowali i to po wysokiej cenie. A nawet wiedząc na pewno, że ich stracimy, bylibyśmy ich zaangażowali, gdybyśmy mieli zapewnioną dalszą podaż pracy wystarczającą na nasze potrzeby. Gdy już Wakefield z paradą przeciwstawił angielskie kapitalistyczne rolnictwo i jego zrzeszoną pracę amerykańskiej rozproszonej gospodarce chłopskiej, wymyka mu się coś niecoś o odwrotnej stronie medalu. Przedstawia amerykańskie masy ludowe jako zamożne, niezależne, przedsiębiorcze i stosunkowo oświecone, podczas gdy angielski robotnik rolny jest nędznym obszarpańcem, miserable wretch, pauprem, w którymże to kraju, prócz Ameryki Północnej i niektórych nowych kolonii, płace wolnych najmitów wiejskich przekraczają choć trochę niezbędne środki utrzymania robotnika. Bez wątpienia w Anglii konie robocze, ponieważ są cennym dobytkiem, lepiej są odżywiane niż oracz angielski. Lecz never mind, bogactwo narodowe jest z natury równoznaczne z nędzą ludu. Jak tedy wyleczyć antykapitalistycznego raka toczącego kolonie? Gdybyśmy chcieli za jednym zamachem całą ziemię obrócić z własności ludowej we własność prywatną, zniszczylibyśmy wprawdzie korzenie zła, ale zarazem kolonie. Cała sztuka polega na tym, żeby ubić naraz dwa zające. Rząd powinien nadać dziewiczej ziemi cenę sztuczną, niezależną od prawa popytu i podaży, cenę, która zmusi imigranta, żeby dłużej popracował jako najemnik, zanim zdoła zarobić dość pieniędzy na kupno gruntu. Przypis 272. Twierdzenie, że dzięki przywłaszczeniu ziemi i kapitałów człowiek mający jeno swą parę rąk znajduje zajęcie i stwarza sobie dochód, wręcz odwrotnie, dzięki indywidualnemu przywłaszczeniu ziemi znajdują się ludzie, którzy nie mają nic innego poza swymi rękami. Gdy umieścicie człowieka w próżni, nie będzie mógł oddychać, tak właśnie
czynicie, zgarniając ziemię. Umieszczacie go w próżni wolnej od wszelkiego bogactwa, by mógł żyć jedynie zdany na waszą wolę. Collins, L'Economie Politique, tom trzeci. I stać się niezależnym chłopem. Fundusz uzyskany ze sprzedaży gruntów po cenie prawie uniemożliwiającej robotnikowi najemnemu kupno ziemi, czyli fundusz pieniężny wyciśnięty z płacy roboczej przez naruszenie świętego prawa popytu i podaży, winien rząd w miarę wzrostu tego funduszu obracać na sprowadzenie z Europy do kolonii biedaków i w ten sposób w pełni zaopatrywać rynek pracy najemnej dla pana kapitalisty. Pod tym warunkiem tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Wszystko potoczy się jak najlepiej na tym najlepszym z możliwych światów. Na tym polega wielka tajemnica kolonizacji systematycznej. Plan ten zapewnia z triumfem woła Wakefield stałą i regularną podaż pracy. Albowiem po pierwsze, skoro żaden robotnik nie może nabyć ziemi, zanim nie popracuje za pieniądze, wszyscy robotnicy imigranci, pracując wspólnie jako najemnicy, wytwarzaliby dla swojego przedsiębiorcy kapitał pozwalający mu zastosować jeszcze większą ilość pracy. Po wtóre, każdy, kto by pracę najemną zawiesił na kołku i stał się właścicielem gruntu, właśnie przez kupno ziemi dostarczałby funduszu na sprowadzenie do kolonii świeżej pracy. Narzucona przez państwo cena ziemi musi oczywiście być dostateczna, sufficient price, to znaczy taka wysoka, aby nie dopuścić, by robotnicy mogli stawać się niezależnymi chłopami, dopóki nie zjawią się inni gotowi zająć ich miejsce na rynku pracy najemnej. Ta dostateczna cena ziemi jest tylko eufemistycznym oznaczeniem okupu, który robotnik opłaca kapitaliście, aby mu pozwolił opuścić rynek pracy i wrócić na wieś. Musi on najpierw tworzyć dla pana kapitalisty kapitał, aby ten pan mógł wyzyskiwać więcej robotników. A następnie musi dać za siebie na rynku pracy zastępcę, którego rząd na jego koszt wyśle zza morza jego dawnemu panu kapitaliście. Jest rzeczą wysoce znamienną, że rząd angielski przez lata całe posługiwał się ową metodą pierwotnej akumulacji przypisaną przez pana Wakefielda do stosowania specjalnie w koloniach. Doprowadziło to oczywiście do równie haniebnego krachu jak ustawa Peela o bankach. Prąd wychodźstwa jął po prostu omijać angielskie kolonie, kierując się do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem postęp produkcji kapitalistycznej w Europie, któremu towarzyszy rosnący nacisk rządu, uczynił zbyteczną receptę Wakefielda. Z jednej strony olbrzymi i nieustanny potok ludzki rokrocznie pędzony do Ameryki pozostawia stały osad na wschodzie Stanów Zjednoczonych, gdyż fala wychodźstwa europejskiego szybciej wyrzuca ludzi na tamtejszy rynek pracy, aniżeli dalsza fala emigracyjna zdoła unieść ich iść na zachód. Z drugiej strony amerykańska wojna domowa pozostawiła po sobie olbrzymi dług narodowy i wraz z nim ucisk podatkowy, powstanie najbardziej nikczemnej arystokracji finansowej, rozdarowanie lwiej części gruntów publicznych spółkom spekulantów na eksploatację kolei, kopalń itd. Słowem, niesłychanie szybką centralizację kapitału. Wielka Republika przestała więc być ziemią obiecaną dla emigrujących robotników, produkcja kapitalistyczna posuwa się tam naprzód krokami olbrzyma. Choć spadek płac i stopień uniezależnienia robotnika najemnego nie osiągnął jeszcze normalnego dla Europy poziomu. Bezwstydne i tak dobitnie przez samego Wakefielda napiętnowane roztrwonienie przez rząd angielski dziewiczych gruntów kolonialnych na rzecz arystokratów i kapitalistów wytworzyło zwłaszcza w Australii. Przypis 275. Zaledwie Australia stała się swym własnym ustawodawcą, wydała oczywiście ustawy korzystne dla osiedleńców, ale dokonane już przez Anglię roztrwonienie gruntów stoi na zawadzie. Pierwszym i głównym celem, do którego zmierza nowa ustawa ziemska z roku 1862, jest stworzenie ludowi możliwości osiedlania się. The Land Law of Victoria by Dehon G. Duffy, Minister of Public Lands, Londyn 1862. Wraz z potokiem ludzkim
przyciąganym przez kopalnie złota i konkurencję importu towarów angielskich, odczuwaną nawet przez najdrobniejszego rzemieślnika, dostateczny względny nadmiar ludności robotniczej. Toteż prawie każdy parowiec pocztowy przynosi chiobowe wieści o przepełnieniu australijskiego rynku pracy, glut of the Australian Labour Market, a prostytucja miejscami kwitnie tak bujnie jak na Haymarket w Londynie. Nie idzie nam tu jednak o sytuację w koloniach. Interesuje nas tu jedynie tajemnica odkryta w Nowym Świecie, a rozgłośnie proklamowana przez ekonomistów Starego Świata. Kapitalistyczny sposób produkcji i akumulacji, a więc też kapitalistyczna własność prywatna, zakłada unicestwienie prywatnej własności opartej na własnej pracy, to znaczy wywłaszczenie robotnika. Koniec! Strona 834. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie wszystkich 56 odcinków. Zachęcam do uczestnictwa w seminarium ze słuchania kapitału, a także w zgłaszaniu się do Polskiej Partii Robotniczej.